Ludzie mieli w tamtych czasach boty, a nasi rodzice stwierdzili, że można wychować dzieci na boty. Tata wbił 94 poziom, mama wbiła 92 na szamance. Jedliśmy ryby w Metinie zamiast śniadania normalnego. Nasz tata reputację na serwerze miał takiego zawabiaki. To nie jest żona, która podtrzyma kurtkę, jak mąż się będzie bił, tylko dołączy. Już chciałem wykonać taki ruch jak wojownik, jak z konia bije. Żeby do niego dotrzeć, ja tam pierwszy raz sam dotarłem, no i kurde, stalka naprawdę dla woja. Wiesz, ile będę miał za to pieniędzy? A mówiłeś już tacie? A wy do kogo? Do ciebie, mieliśmy Metina nagrywać. Metina, no, ciekawe. Dobra, może być o Metinie, w sumie się dowiem, o co chodzi. Tyle krzyku o tego Metina, w Tibie byście pograli, chłopaki. No dobra, może być o Metinie. O Metku. Bez Metina 2 opowieść o tym, w jakie MMORPG grało się w Polsce, byłaby druzgocąco wybrakowana. Jako były Tibijczyk mogę przyznać to dopiero po latach. Zaprosiliśmy do nas Łukasza i Daniela, reprezentację polskiej rodziny grającej w Metina 2 prawie od samego początku. Co było powodem tak wielkiej popularności Metina 2 w Polsce? Jak to było grać całą rodziną? W jakim stanie Metin 2 jest teraz? O tym i nie tylko w dalszej części materiału. Przyjechaliśmy z tyłów z Górnego Śląska, miasto niedaleko Katowic. Historia z Metinem 2 zaczęła się tak naprawdę od innej gry, mianowicie od dzieła Blizzarda, czyli Diablo 2. Na początku całą rodziną, nasz tata i nasza mama również grali zarówno w Diablo, jak i w Metina. Ja na początku nie grałem w Diablo, bo się trochę bałem, jak byłem mały, i było to dla mnie przerażające, te wszystkie demony. Rodzice czasami mnie na przykład zasadzali mnie przed komputerem, żeby mówili: idź tu i skończ tam po prostu, jakieś tam na hrabinę tam się na przykład chodziło, żeby runy, to tata mi po prostu mówił, że masz iść od tego punktu do tego punktu i nic innego cię po prostu nie obchodzi. Ludzie mieli w tamtych czasach boty, a nasi rodzice stwierdzili, że można wychować dzieci na boty. Tych się też bałem. Jak tata ekspił i właśnie bił tych ogrów, to się kurde bałem bardzo. Ile mieście lat, jak zaczęliście grać? Ja miałem 9, bo to był 2008 rok, to ja miałem 9, to ja 13. A on miał 13. Ja po komunii byłem. Świeżo, jak zaczęliśmy grać w Metina. Gra przede wszystkim była darmowa, po drugie była po polsku. Po trzecie, no jak na tamte czasy, jeżeli ktoś nie miał pieniędzy, żeby płacić za abonament w WoWa, albo umiał angielski, żeby grać w gry po angielsku, wtedy mógł wybrać, wiadomo, inne gry, ale Metin był właśnie taką dla zwykłych ludzi, powiedzmy, grą. Że każdy mógł sobie pozwolić na zagranie w Metina, nie musiał mieć nie wiadomo jakiego komputera, nie musiał mieć nie wiadomo jakich pieniędzy na abonament i dodatki do WoWa, nie musiał znać języków obcych, po prostu siadał. Jeżeli umiał język polski, miał klawiaturę, nawet myszki nie trzeba było, to mógł grać. Jakkolwiek to nie zabrzmi boleśnie dla Metina, no to myślę, że też prostota fabularna mogła pomóc, bo nie trzeba było się skupiać na fabule, tylko można było sobie po prostu cisnąć ziomeczkami tam, czy w podstawówce, czy w gimnazjum, i nie przejmować się tym, że trzeba wpajać do głowy jakąś całą fabułę. Dosłownie jak zaczęliśmy, to były dwa serwery, na początku był Monastyr i Phoenix. Chwilkę później wyszedł Obsidian i przerzuciliśmy się na Obsidian całą rodziną. Emigracja. Tata wbił 94 poziom na swojej głównej postaci, ma tam jeszcze wiele różnych postaci, tam na 70, 80, bo on tak lubi sobie pograć różnie. Mama wbiła 92 na szamance, to była też jej główna postać. Ja miałem na Surze 64 albo 65, nie pamiętam teraz, to była moja główna postać. Miałem jeszcze wojownika, też na 40 albo 50 którymś. Ja miałem ninja na 70 poziomie. Rozłożyliśmy się, tak nie, naprawdę. Ty miałeś 75, bo pamiętam, że tata ci czakramy kupił na 75 poziom na twojej postaci i się później na PvP na twoim koncie biłem z ludźmi. W sumie mogło tak być. Jak się w ogóle żyło w takim domu, gdzie wszyscy w tego Metina cisnęli? Mieliście jeden komputer? Jak to wyglądało? Tak, początkowo był to jeden komputer, więc tutaj była hierarchia ważności. Najpierw grał tata, później mama, później brat, a na samym końcu ja nie grałem, bo już było za późno. Że, no i to właśnie, żeby, i on był tym pokaranym. Ja byłem tym poszkodowanym, więc musiałem liczyć, że rodzice pójdą do pracy i wtedy był czas dla mnie. Na początku dużo ludzi nie znało tej gry, było to dość nowe, wszyscy się uczyli na błędach, no i grało się dużymi ekipami. To też było na pewno takim plusem właśnie też, jak rozmawialiśmy z rodzicami, siedzieli i wspominali tych ludzi, z którymi gdzieś tam grali. Kiedyś ekspiło się głównie w party. Bo nie dawało się rady samemu.
ale teraz no można sobie wszystko kupić tak naprawdę, więc ja tak szczerze żadnego niku nie pamiętałem, a oni wymienili parę. Pstrykali i mówili po prostu ten był bratem tego, ten pracował tu, ten mieszkał tam, oni mieli tam swoją, że tak powiem, ferajnę. Był taki gracz, który grał z moimi rodzicami, który miał nick Messi 10 i moi rodzice bardziej kumali jakby Messiego z Metina niż Messiego z telewizora i meczów piłki nożnej i oni go żartobliwie nazywali dzieciątkiem swoim, bo to był taki w naszym wieku, powiedzmy, który, z którym sobie grali i czasami było mówione właśnie, że Messi nasze dzieciątko, a dzieci... A może to był facet, wiesz, tam 50-letni wtedy? Nie wiem, może. Może, ale... Może trafił. Może prawdziwy Messi po prostu. Tak, po meczu w Barcelonie sobie tam w finale Ligi Mistrzów strzelił dwie bramki w 2011 roku, a potem Metina sobie w hotelu odpali. Jeszcze tylko brameczka do hotelu i pora na metka. Ikoniczna postać też w naszym życiu, Messi. Messi 10 dokładnie. To było to Metinowe dziecko, którego nie mieliśmy trzeciego komputera, więc przyplątał się tam jakiś i zaadoptowali go do rodziny. Właśnie przez to, że mój tata grał i był raczej tą znaną postacią wśród moich znajomych, bo tata, który gra w gry, miałem znajomego, który grał ze mną w Metina, chodził ze mną do szkoły, więc on grając z tego Metina, jeżeli coś wydropił, na drugi dzień przynosił mi do szkoły kartkę papieru z wypisanymi rzeczami, żebym zaniósł do domu, do taty, list jak kurier i powiedział, czy chcę coś kupić od mojego kolegi. Tak było. Tak było. I moi koledzy po prostu zrobili sobie ze mnie takie dojście do mojego taty, który miał pieniądze wtedy w Betinie, więc mógł coś kupić od nich. Znacie fabułę na pewno. Skąd się tutaj wzięły te zombiaki? Przez Metiny. Okej. Okay, bo Metiny są złe i one powodują cierpienie i przemieniają na przykład głodne psy w właśnie zarażone psy. O, tutaj są to jeszcze... Jest, zawsze jest to stadium. Zły zarażony łucznik i zły zarażony włócznik. Patrz jak wyglądają. Metiny to są takie kamienie, one są powiedzmy główną zaczepną fabularną, chociaż ja w Metiny tak szczerze dla fabuły nigdy nie grałem. Nie wiem, czy ktokolwiek grał w jeśli fabułę. Istnieje wiele interesujących miejsc, do których mogę cię teleportować, jednak zła siła znowu rośnie, czas i przestrzeń powoli ulegają chaosowi. Dlatego powrót na nie zawsze się udaje. Czy chcesz mimo to się teleportować, gdzie chcesz się przenieść? Tak. Podejmijmy to ryzyko. Jeśli ktoś gra dla fabuły naprawdę w tą grę, to szacun dla niego. Są to po prostu kamienie, takie meteoryty, które spadają z nieba. Ubijmy Metina, zobaczmy. Można sobie stanie w tym momencie na przykład kawę zrobić, czy... No. Nie, musisz patrzeć jak pasek spada. Czy GM się nie pojawia, żeby mu odpisać. Wraz z poziomami przeciwników rosły też poziomy Metinów. Już chciałem wykonać taki ruch jak wojownik, jak z konia bije. Jak się biło właśnie te Metiny, to były takie fale przeciwników w zależności od tego, ile tego życia temu Metinowi spadło. No i na sam koniec, jak się ubiło Metina, to wypadały z niego różne przedmioty, m.in. księgi umiejętności, ale także miksturki many, miksturki życia i jeszcze kamienie duszy, czyli takie kamienie, które można było wsadzać do ekwipunku. One tam różne bonusy dawały, na przykład szybkość poruszania się, obronę, życie, manę. Do broni były na krytyczne obrażenia, na penetrację i silny przeciwko wojownikom, szamanom, ninjom i surom. I teraz Likanom jeszcze, bo jest Likan, piąta klasa w Metinie od niedawna. Już nie tak niedawna. I oto były wojny. Metiny były wojny. No, tam ludzie się potrafili dosłownie bić, wyzywać od najgorszych. Jeżeli było na przykład ja i ty byśmy bili Metina, drop losowo byłby podzielony pomiędzy nas dwóch. Na przykład ja mógłbym dostać kamień duszy, a ty mógłbyś dostać księgę umiejętności, a mogłoby być tak, że ja bym dostał i kamień duszy, i księgę umiejętności, a ty byś potki same dostał. Czasami, jeżeli były takie strefy współdzielone, takie nazwijmy to neutralne, nie co do królestw, ludzie na przykład potrafili, jeżeli biło się z kimś Metina, bo były takie trudne, że czasami nawet trzeba było współpracować z wrogiem, to później, jeżeli komuś wyleciała jakaś fajna rzecz, to się go biło po prostu. Z tych Metinów wypadająca rzecz przez jakiś czas była tylko twoją własnością, po jakimś czasie ona traciła właściciela i każdy mógł ją podnieść, więc jeżeli faktycznie zabiłeś kogoś przy tym Metinie i nie dałeś mu podejść, mógłbyś mu zabrać tak naprawdę rzeczy. Co, już prawie Metin został? No, prawie już Metin został pokonany. Ciekawe, co może tu dropnąć? Zobaczymy, no tu kamień duchowy może na przykład, ale jak widać tutaj wszystko jest na perfekt, czyli to już jest taki ostateczny poziom, czyli nie da się wyżej nawet. Z tą postacią już nic nie zrobisz. Leciała czerwona mikstura. Bez sensu. Brawo, to twój pierwszy drop w Metinie. Dziękuję. Na tym koncie, powyżej 90 levela. Może kiedyś sam będę mógł przejąć stery. Nasz tata reputację na serwerze miał takiego zawadiaki, nazwijmy to.
Co jest też takim catch-upem, bo tutaj są też w Metinie potwory, zawadiacy, oni są strasznie, strasznie silni. Po prostu jeżeli miał zły dzień, zły humor, ktoś mu nadep na odcisk, to on wszystkie rajdy czy coś chodził i po prostu psuł, bił ludzi, nie dawał ludziom expić. To co mówiłem o tym, jak leciały rzeczy z Metinów, to u niego po prostu była zwykła praktyka, więc miał właśnie miano takiego zawadiaki, a mama była raczej taka, no może nie, że z boku, ale no grała szamanką, więc była jego bufką. Chociaż potem jak już mieli drugi komputer, jak już grali razem, no to mama czuła tę krew razem z nim, no, i no tak, piśli, no, razem. To nie jest żona, która potrzyma kurtkę, jak mąż się będzie bił, tylko dołączy. Najbardziej takim znanym miejscem, gdzie nasz tata był i nawet na jakimś forum, bo ostatnio przeglądałem, jest wpis o nim, jeśli się wpisze jego nick, i Metin 2 to jest jeden archiwalny wpis o tacie. Jeśli chodzi o gildię, nie polecam przez osobnika Daro 1969, który notorycznie psuje DT, leje każdego, oczywiście słabszego od siebie, bez powodu. Jeśli tylko jest na DT, oczywiście DT nie jest udany. Myślę, że więcej na ten temat ma do powiedzenia Blue Deed czy Silver77 i parę innych osób, które często chodzą. Wystarczy popytać. Taki mini ride, wieża demonów, ludzie na to mówili w parze DT, czyli Demon Tower, no i tam się chodziło, żeby pokonywać króla demonów, ale także był kowal, który ulepszał przedmioty i miał wyższą szansę na ulepszenie. I nie pobierał ulepszaczy. To było najważniejsze w tym wszystkim, że on nie brał tych ulepszaczy, które w niektórych momentach przewyższały wartość rzeczy, którą chcesz ulepszyć. Jeszcze można było tam iść wyżej, jeżeli ktoś był naprawdę hardkorem i niebieskiego żniwiarza, to był taki ostateczny boss tego rajdu. Reapera, nie niebieskiego, niebieskiego. No Blue Reaper to był przecież. A nie Dark? Mi się wydaje, że Blue Reaper. Ten rajd jakby można było robić różnymi królestwami. No i mój tata jak miał zły humor, czy to w pracy go zdenerwowali, czy w domu, czy po prostu obudził się lewą nogą, to chodził i psuł ludziom to. Bo jakby były fazy tego, były piętra kolejne, trzeba było przechodzić tam, trzeba było i jedna była taka, którą dało się faktycznie zepsuć. Z filarami. Bo z potworów wypadał przedmiot, który musiałeś użyć, żeby odblokowało ci kolejną fazę, a przedmioty wypadały w Metinie na ziemię, więc jak zrobiłeś sfora i to tobie wypadł ten przedmiot i go zabrałeś, to jeden jeszcze cię nie blokował, ale jak złapałeś już 2 z 6 czy z 5, zblokowałeś ludziom drogę i oni tak naprawdę tracili trochę czasu na pewno o to, żeby... Do filarów tak z pół godziny lekko się szła, jeszcze później te filary tak z 15-20 minut trwały. No. Jak się zebrało tą pieczęć, to było się, można powiedzieć, panem życia i śmierci. To jest chatka, na przykład można tu zamieszkać. Widzisz, tu nawet... dobre życie. Tu ci Minecraft nie, to gdzie tam? Tu nie musisz budować dom, który masz wybudowany. Puste, po prostu przychodzisz, zajmujesz, każdemu tak. Według potrzeb. No, piękna sprawa. Były 3 królestwa, byli niebiescy, czerwoni i żółci. Niebiescy to byli Gino, czerwoni to byli Shinso, swoją drogą najbardziej znienawidzeni przeze mnie. I Chunio, czyli żółci, czyli najbardziej znienawidzeni przez wszystkich tam, gdzie my graliśmy oczywiście. Czerwoni jakby z niebieskimi się bili cały czas między sobą i ten denerwujący kuzyn żółty przychodził i chciał się dołączyć, a oni go tylko odpychali i zlatywał ze schody. Tam właśnie graliśmy u żółtych. To będzie to sławne metinowe Przyjdę Wojem, gdzie to faktycznie miało miejsce. Nasze postacie były słabsze, więc byliśmy na niższych lokacjach, ekspiliśmy na słabszych potworach, więc jak ktoś przychodził nawet z obcego królestwa i gdzieś nas tam pozabijał, bo królestwa między sobą mogły się zabijać bezkarnie. W tym momencie przyszła właśnie ta słynna wiadomość Przyjdę Wojem, wychodziłeś ze swojej postaci, logowałeś się na postać taty. Jeżeli ktoś przychodził na niskolevelową lokację z taką przewagą, to nie miał szans. Wykurzałeś go stamtąd i mordowałeś go. Przy śmierci traciłeś expek w TB. Tata dzisiaj powiedział świetną rzecz, że do 65 levelu była zabawa, a potem to już było takie grindowanie i tak naprawdę, jeżeli ktoś chciał, to zarobek. Bo do tego 65 levela faktycznie to jakoś leciało. Co to jest za zwierzę? To? To no. Lodowy lew. Wow. To nie wygląda jak lew. Tak, tak teraz... masz jeszcze mroźny lodowy człowiek. Jakby nie można było po prostu lodowy człowiek, to jeszcze... On jest mroźnym lodowym człowiekiem. To jest ten, to jest mrożąc i nie ma mocny. Tak. Dało się jakoś nie zarywać 3 dni, żeby wbić ćwierć levela, ale już potem były naprawdę ciężary i parę procent potrafiło się cały dzień wbijać. Jeżeli się miało wszystkie dopały jakieś do expa, to naprawdę ten exp leciał, że 1/100 na przykład za mopkę. O, widzisz, ktoś tu jest. Wow. Przecież to jest prawdziwy człowiek. Patrz, jaką widzisz, bo ma glidię i ma... takie logo tutaj. Logo, 16 pikseli na 16. No, nie sobie expi może, no. No i na takim levelu no i sobie żyje, tak. Tutaj, no. Ale no, może robić, no gra w Metina, może sobie robić co chce, więc kto mu... Tutaj każdy jest wolny. Dokładnie. Chyba, że nie masz pieniędzy na item shop. I zakładam, że nie tylko my byliśmy tymi dziećmi, które miały wyznaczony czas grania, więc jeżeli trafiłeś na takiego nieszczęśnika jak ja, ty popsułeś mi expa, to ja popsuję tobie. I ja marnowałem komuś tą jego godzinę grania przy kompie tym, że zabijałem go postacią mojego taty.
mogliśmy trochę rządzić i dzielić sobie, jeżeli byliśmy tymi faktycznie takimi wapniakami, to nazwijmy, a przychodziliśmy postacią taty. Metin jawi się jako po prostu szkoła przetrwania. Chodzisz tam w wieku 8 lat, wszyscy cię okradają, dopiero potem wyrabia ci się twarda skóra, pancerz i ty okradasz innych i ty jesteś w innym miejscu w tej hierarchii, w tym łańcuchu pokarmowym. No mój ulubiony sposób to był sposób na szamankę. Pewnie ludzie, którzy nawet nie grali w Metina, słyszeli. No ja się przyznam, że ja też praktykowałem tą metodę, ale raz mi się udało nawet. Po prostu najczęściej mężczyźni, chłopcy podszywali się po prostu pod szamankę, czyli pod kobiecą postać i znajdowali sobie jakiegoś, że tak pozwolę sobie powiedzieć, sugar daddy wojownika body. No i wiadomo, buffy mu się tam dawało, bo szaman właśnie głównie od tego był, żeby buffy dawać. On później kupował ekwipunek i największa wtopa była, jak się pisało z nim, bo jeszcze wtedy nie były popularne komunikatory pokroju, nawet Skype, Teamspeak to już w ogóle. I najgorzej, jak się napisało w formie jakby męskiej coś, to wtedy już po prostu się było spalonym wtopa. I trzeba było po prostu uciekać jak najdalej. Mi się raz udało zbroję na 42 poziom plus 7 zabrać kolesiowi. Dostałeś. No dostałem, no dobrze, no przyznam się, dostałem. Nie pamiętam twojego niku, ale jeżeli to oglądasz i pamiętasz szamankę, która się nazywa Marcepan 11, to pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Ja już nie ufam ludziom w internecie, którzy się podają za kobiety. Sam to sobie zrobiłeś. No, to było obusieczne ostrze. Ale brutalnych metod przetrwania w Metinie było więcej. To były jakieś początki Metina i był ten bóg właśnie, gdzie można było podmieniać przedmioty na handlu. Mimo że mieli zaakceptowany handel, to zanim druga strona nie potwierdziła handlu, mogłeś podmienić item. I często było tak, że przychodziłeś ze swoim mieczem plus 9, rzucałeś go gościowi na trade'a, mówiłeś, że chcesz grosze, bo kończysz grę. On, niewiele myśląc, wrzucał ci te grosze w tego trade'a i ty w tym momencie podmieniałeś ten miecz na ten miecz plus 0, który był po prostu nic nie warty, po czym po prostu logowywałeś się, znikałeś i byłeś przeklętym bandytą. Był taki magazyn w Metinie, który był u takiego NPC-ta jak dozorca i żeby otworzyć ten magazyn trzeba było 500 yangów. Yangi to jest waluta metinowa, takie złoto powiedzmy. No na początku gry 500 yangów to było całkiem sporo i chodzili po prostu ludzie jakimiś postaciami pierwsze levele i pisali daj 500 na dozo. I po prostu chodzili tak od osoby do osoby i chodzili po paru kontach, no i tak grosz do grosza, wiadomo, będzie kokosza i się uzbiera w końcu. W pewnym momencie była taka plaga, że było więcej osób z pierwszymi levelami, które żebrały o te yangi, niż te osoby, które mogły dać faktycznie yangi. Tak jak pan Mietek cię zaczepi pod galerią i będzie prosił 2 złote, to tak samo chodzili o 500 yangów na dozorce poprosić. No dalej, jestem pewien, że znacie jeszcze jakieś metody. Pytam dla kolegi jak coś. Można było w Metinie w nikach dawać sobie jakieś znaki specjalne też. I ktoś po prostu robił sobie podobny nick, a wiadomo, w mieście było dużo ludzi. Podchodziło się do takiej osoby, zaznaczało się ją, odchodziło się jakiś kawałek od niej, dawało się handel, no i osoba kojarzy, że to jest ten nick. Cześć, pożycz mi swój miecz, masz. No a wiadomo, że jeżeli ktoś tam będzie ogarniał, że to jest jakiś taki zaufany ziomek, który da ten miecz faktycznie, no i po prostu to były kwestie błędu, niedopatrzenia, że ktoś nie zobaczył, że jest dosłownie minimalna zmiana, bo wiadomo, że to też gra grafiką, no troszeczkę się wstrzymująca i jest w niektórych momentach pikseloza. Na bossów zazwyczaj były takie porady, że na przykład nie wiem, wiedzieć sobie tutaj i się blokujesz, bossa wbijałeś w to miejsce i wtedy on się blokował, jakby mogłeś go cały czas bić, bo tak to go odpychałeś, a tak to go biłeś po prostu cały czas i przyblokowywał się i się blokowała postać. A więc niektóre rzeczy naprawdę było łatwo przeoczyć. To też był taki, myślę, że obok skamu na szamankę to był taki drugi najpopularniejszy. Ale było tak kiedyś, że ktoś przyszedł i napisał do mnie, że mam mu oddać jego ekwipunek, jak pożyczyłem. Ja nie bardzo wiedziałem o co chodzi i potem właśnie wyszło, że ktoś cały ekwipunek zostawił komuś, kto miał nick podobny do mojego. Tutaj mam zapisaną taką okazję, jeden tak naprawdę na milion, jaką nasz tata strzelił, to też dzisiaj o tym gadaliśmy. W Metinie bronie na 30 i na 75 level były unikalne, bo nie dość, że miały najlepsze statystyki w tym przedziale levelowym, tak miały dodatkowe bonusy w postaci zwiększenia średnich obrażeń albo obrażeń umiejętności, czyli to było coś takiego, co procentowo ci potrafiło podnosić obrażenia nawet do 50%, więc to nie były przelewki. Każda klasa jakby miała 2 warianty tych broni. Jeden był wspólny, który go tylko szaman nie mógł nosić. Tak, bo szaman posługiwał się wachlarzem i dzwonem. To jest w ogóle, jak sobie przypomnę, że ja pamiętam wszystkie te nazwy dla szamana, był dzwon antyczny i jesionek, ten miecz, o którym mój brat mówił, to był miecz pełni księżyca, czyli FMS w skrócie, Full Moon Sword. To był dla Sury, Ninja i Woja, wojownika wspólny. To jest chyba taka ikona tej tak, gry. Tak, to jest chyba taki, że to jest, chcesz mieć takie dwa, od tego się właśnie wziął ten mem. I to też właśnie
tego skamu, o którym gadaliśmy wcześniej, to właśnie też było to, że ludzie często próbowali nabrać cię na to, że oni znają sposób na skopiowanie przedmiotu. Daj ten przedmiot, ja ci dam dwa takie. Tak. I dawałeś przedmiot i byłeś bez przedmiotu. Dla wojownika było ostrze z czerwonej stali, to była broń dwuręczna i do tego właśnie przechodzimy. Można było sklepiki jakby w mieście wystawiać. Ktoś po prostu się walnął sceną i zamiast za 100 milionów wystawił tą broń za 10 milionów. Mój tata przypadkowo przeglądając kupił to po prostu i później ten gość do niego pisał, żeby to oddał, bo to była taka broń naprawdę, ona tam tych średnich obrażeń zwiększenie miała o tam 30 czy 40 parę procent, więc to była taka jedna z lepszych i ludzie dosłownie co chwilę pisali, że chcą odkupić tą broń, że ten co ją sprzedał taniej, żebyśmy ją oddali. Ja pamiętam, że to było tak, że on wrócił z pracy, usiadł do kompa tak pod wieczór, stwierdził, że tylko sobie wejdzie, bo chce sobie coś kupić. Wszedł do gry, zobaczył ten miecz, kupił go po tej tańszej cenie, poszedł spać i ja pamiętam, że to przyszedł weekend, jak się obudziłem rano, to powiedział mi, że chyba kupił właśnie tego bardzo dobrego riba za grosze i żebym poszedł sprawdzić, bo on nie wie, czy mu się to przyśniło, czy nie. Ja poszedłem, sprawdziłem i to faktycznie tam było, więc on też był tak zaskoczony. Można powiedzieć, że nie pełni świadomy był tego, że to się stało. Rano też nie dowierzał. Nawet nie wie, gdzie jest teraz. To jest jeszcze większy problem. Jest, kiedy jesteś w Metinie, zawsze jesteś w domu. Tata sobie stąd wróci. To jest jak tata, ten. Jak tata to zawsze. Zostawimy, to tata sobie wróci. To jest tak jak, że jest tam jedzenie przeterminowane w domu, ale to tata zje. Podczas kręcenia tego materiału poczułem się prawie jak trzeci brat w rodzinie grającej w Metina. No właśnie, w jaki sposób te doświadczenie wpływało na rodzinę? Czy było jakoś łatwiej się dogadać? U nas w rodzinie było to normalne, jeżeli ktoś nie wychował się w takiej rodzinie gamingowej, nazwijmy to, to może to uznać za całkiem chore, ale dla nas było normalne, że na przykład coś robimy, nie wiem, rybki łowimy tutaj dla taty w Metinie, jakieś rudy kopiemy, czy bijemy Metiny po prostu i dostajemy za to jakiś ekwipunek w Metinie. Wiadomo, że też dostawaliśmy rzeczy jakby w prawdziwym życiu, kieszonkowe i tak dalej, to nie tak, że wszystko się ograniczało do Metina. To było dodatkowe kieszonkowe. I jedliśmy ryby w Metinie zamiast śniadania normalnego. Jedni dostawali nowe ubrania, a my dostawaliśmy nowe zbroje. Ja myślę, że Metin był taką rzeczą, która bardzo łączyła. Mimo wszystko teraz wiadomo, już jesteśmy, my jesteśmy już po 20, rodzice po 50, więc teraz wiadomo, rozmawiamy zazwyczaj o pracy, ale wtedy rozmawialiśmy o Metinie zazwyczaj. To nie jest tak, że rozmawialiśmy tylko o Metinie, ale gdzieś tam ten Metin był takim, powiedzmy, że słońcem w naszej galaktyce i gdzieś się tam wszystkie te planetki w postaci nas i naszych tematów obracały dookoła tego. Ja osobiście na swoim doświadczeniu uważam, że Metin pomógł w jakiejś takiej komunikacji rodzinnej i na pewno do wielu spraw można było łatwiej dotrzeć, jeżeli gdzieś tam się kojarzyło te wszystkie doświadczenia metinowe. I na pewno nigdy nie mieliśmy problemu i nie mamy z tym, że zapauzuj tą grę. To jakby wszyscy rozumieli, że tej gry nie da się zapauzować. Jak zaczęliśmy od Diablo, tak przeszliśmy w tego Metina. Wszyscy byli nauczeni tego, że to jest gra online, tego się nie da zapauzować. Daj mi skończyć, co robię. Na własnej skórze doświadczyli, że nie da się zapauzować gry. Odejście od komputera czasami może się kończyć, no co, katastrofą. Nie masz spota i nie Nie masz spota, nie ekspisz i później musisz czekać parę godzin albo latać gdzieś indziej. To są skalne golemy. Tylko to już nie kojarzę, to już jest jakaś nowość. Zbierając tę opowieść w całość, jak Metin 2 zmieniał się przez lata? W jakim stanie jest teraz? Jeżeli chodzi o dedykowane serwery, to śmiało mogę powiedzieć, że na pewno na gorsze. W pewnym momencie już inflacja, hiperinflacja nawet na serwerze dosięgła takiego stopnia, że musieli wprowadzić nową walutę. To się wony nazywały, ta waluta. To było 100 milionów bądź 103 miliony, jeżeli się UNPC-a wymieniało. Więc oni chcieli jakoś zahamować tą inflację, ale niewiele to dało i później wszystko i tak było za maksymalną cenę wonów. Ta gra się stała bardzo pay to win. Było dużo takich rzeczy, powchodziły jakieś kostiumy, jakieś szarfy potem. Zwierzaki. Zwierzaki. Jeszcze jak podstawowym wierzchowcem był koń, to później były jakieś lwy, tygrysy, pandy. Wszystko takie bardzo... I boostowało ci te statystyki i to tak niemiłosiernie, że to nie była kosmetyka, tylko to już faktycznie robił się taki paywall z tego, który po prostu cię blokował. Żeby zacząć tak naprawdę grę od nowa w tym momencie, to nie ma co praktycznie, nie ładując paru stów,
lekko na dedykowanym serwerze. W tym 2012-13 powiedzmy już było to tak odczuwalne, że te wszystkie item shopy zaczęły to wypychać i wszyscy, których było po prostu stać w realnym życiu na to, no to byli lepsi albo mieli tak po prostu pograindowane, że mogli chować za walutę w Metinie rzeczy prawdziwego świata. No i później powstały te wszystkie serwery prywatne, na przykład od FUBU czy od ISAMU, gdzie to były takie pierwsze tak naprawdę dwa najgłośniejsze i no tam ludzie przechodzili albo na zagraniczne, bo też Turcja i Rumunia są takimi krajami, gdzie bardzo dużo w Metina się gra i ja sobie też ostatnio przeglądałem i Turcy z Metina w ogóle robią parodziesięciotysięczne wyświetlenia, gdzie w Polsce jak się nagrywa Metina, to filmiki są zdejmowane. Gameforge strajkuje prywatne serwery. Bardzo nie lubią promowania prywatnego serweru swojej gry, którą mają wydaną jako dedykowaną. Sami sobie szczelili w kolano i jeszcze botami. To zrobiło też tą grę. To też jest taki... Że nic nie robili z falami botów, które były i to właśnie one napędzały tą inflację, bo one farmiły złoto, a potem ktoś szedł na Allegro i sprzedawał to złoto za grosze, więc szybko przybyło tych pieniędzy i traciły na wartości. To też rodzice nam kazali powiedzieć, że właśnie boty, a najbardziej fishbot, czyli taki bot, który łowił, najbardziej zabiły tą grę, no bo z ryb mogły wylecieć małże, a później z małży mogły wylecieć ulepszacze, takie trzy najważniejsze do przedmiotów, czyli czerwona perła, niebieska perła i biała perła. To były takie top of the top ulepszacze na tamten moment i były no niezmiernie rzadkie, a jeżeli pojawiła się fala fishbotów, z którą nikt nic nie robił, no to wiadomo, że rynek się napędzał i też mi mama dzisiaj opowiada, że jak pierwszy raz zobaczyła bota takiego, który jeździł po waypointach po prostu, po mapie, to ze swoim znajomym po prostu biegała i bili tego bota, bo nie wiedzieli, co to jest. I pisali do niego i on nic nie odpisywał i wiedzieli, że to nie jest normalny gracz i po prostu jakby kosmitę zobaczyli. Tak powiedzieli, że jeździli za nim i nie wiedzieli po prostu, jak zareagować na to. Boty to też był bardzo ważny powód, dlaczego ta gra na dedykowanym serwerze umarła. Tak wygląda czyściec ogólnie. Wiesz, właśnie jest taka teoria, nie ma, ja ją wymyśliłem teraz, że biblijny czyściec to jest właśnie Metin.